Berlin, rok 1936. Maria Kwaśniewska zdobywa brązowy medal w rzucie oszczepem na Igrzyskach Olimpijskich. Po dekoracji Kwaśniewska oraz dwie pozostałe medalistki Niemki Ottilie Fleischer i Louise Krieger zostają zaproszone do loży honorowej. Tam podejmuje je Adolf Hitler, co zostaje uwiecznione na fotografii. Fotografii, która kilka lat później uratowała wiele ludzkich istnień. W przeddzień wybuchu II wojny światowej Maria Kwaśniewska przebywała we Włoszech. Pobyt w Genui był jednym z etapów przygotowań do kolejnych Igrzysk Olimpijskich, które za rok miały odbyć się w Helsinkach. Na wieść o wybuchu wojny Kwaśniewska ruszyła w drogę do Polski. W Warszawie pojawiła się już 2 września. Przez lata działała w ruchu oporu. W 1944 roku w Pruszkowie powstał obóz przejściowy dla wypędzanych mieszkańców stolicy. Kwaśniewska, wykorzystując zdjęcie z Hitlerem, wyprowadziła z niego wiele osób. Wśród uratowanych byli m.in. pisarka Ewa Szelburg-Zarembina oraz felietonista i scenarzysta filmowy Stanisław Dygat. Po wojnie Maria Kwaśniewska zdobyła jeszcze Mistrzostwo Polski w rzucie oszczepem. Zagrała także w kilku meczach reprezentacji Polski w koszykówce. Pracowała w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, a także w Federacji Światowej. Maria Kwaśniewska była jedną z 4 lekkoatletek, które zdobyły dla Polski medale na igrzyskach w okresie międzywojennym. Na najwyższym podium stawały 2 z nich, Halina Konopacka i Stanisława Walasiewiczówna. Malarka i poetka z powodzeniem publikująca w Wiadomościach Literackich i Skamandrze, narciarka, tenisistka, lekkoatletka. Wybrana przez dziennikarzy wraz z Kanadyjką Ethel Catherwood na Miss Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie. Pierwsza polska lekkoatletyczna rekordzistka świata. Zdobywczyni 1 złotego medalu dla biało-czerwonych w historii występów na igrzyskach. W 1928 roku do Amsterdamu Halina Konopacka jechała jako faworytka. Przed występem stres był ogromny. Ponoć podczas śniadania w dniu rywalizacji talerz z jajecznicą roztrzaskała o podłogę. Później rzucała już dyskiem i robiła to wspaniale. Najpierw 39,17, tylko centymetr gorzej od ówczesnego rekordu świata. Chwilę później poprawiła ten rekord o 42 cm. Trzeba wspomnieć, iż Halina Konopacka nigdy nie przegrała konkursu rzutu dyskiem, w którym startowała. Po ślubie z ministrem Ignacym Matuszewskim przedwcześnie zakończyła karierę sportową. Po wybuchu II wojny światowej Konopacka pomagała mężowi w ewakuacji Złota Banku Polskiego. Prowadziła jeden z 40 autobusów, które dojechały do Śniatynia na granicy z Rumunią. Później złoto przez Morze Czarne i Morze Śródziemne trafiło m.in. do depozytu we Francji. Konopacka wraz z mężem wyjechała do USA, gdzie zmarła w roku 1989. Biegam dla Polski, bo jestem Polką, tak miała powiedzieć Stanisława Walasiewicz do reporterów, którzy pytali ją, dlaczego nie zdecydowała się na reprezentowanie Stanów Zjednoczonych. Urodziła się w wiosce Wierzchownia w powiecie brodnickim, jednak wkrótce potem wraz z rodzicami wyjechała do USA. Tam się wychowała, ale kiedy dowiedziała się o sukcesie Haliny Konopackiej na igrzyskach w Amsterdamie, zapisała się do polonijnego klubu, a po pewnym czasie postanowiła reprezentować barwy Polski. W 1932 roku w Los Angeles w biegu na dystansie 100 metrów zdobyła złoto. 4 lata później w Berlinie na tym samym dystansie zajęła 2 miejsce. W 1947 roku Stella Walsh, takie nazwisko nosiła w Stanach, otrzymała obywatelstwo amerykańskie. Chciała wystąpić w reprezentacji USA na igrzyskach w Londynie w roku 1948, ale przepisy nie pozwalały na reprezentowanie 2 krajów w czasie kariery sportowej. Stanisława Walasiewicz zginęła w roku 1980, kiedy po zakupach w jednym z marketów w Cleveland została postrzelona przez napastnika na parkingu. Sekcja zwłok wykazała, iż była osobą interpłciową. Pojawiły się głosy, by odebrać jej medale. Ostatecznie nigdy nie podjęto jednak takiej decyzji. Gimnastykę uprawiała od 8 roku życia. Mając lat 16 usłyszała o sukcesie Haliny Konopackiej. Zainspirowało ją to do rzucania dyskiem i dobrze się stało. Jadwiga Weiss była pierwszą kobietą, która w tej konkurencji przekroczyła granicę 40 metrów. Wzięła udział w 3 igrzyskach. W 1932 roku w Los Angeles zdobyła medal brązowy. Czuła niedosyt, wiedziała, że stać ją było na więcej.
Być może jedną z przyczyn było to, że dysk używany w zawodach olimpijskich różnił się znacznie od tego, jaki na co dzień używały europejskie dyskobolki. Na igrzyskach w Berlinie miało być lepiej i było. Jadwiga Weiss zdobyła srebro, na drodze do złota stanęła jej Niemka Gisela Mauermeier. Jeden z rzutów Polki można obejrzeć w słynnym filmie Leni Riefenstahl – Olimpia. Jadwiga Weiss wystartowała jeszcze w Londynie w roku 1948, zajęła tam czwarte miejsce. Spośród 7 medali zdobytych przez polskich lekkoatletów na igrzyskach w okresie międzywojennym tylko jeden wywalczył mężczyzna. Tego medalu mogłoby jednak nie być, gdyby nie przypadek. Janusz Kusociński w młodości uganiał się za piłką, grywał podobno również w popularnego wówczas Palanta. W wieku 19 lat musiał zastąpić kolegę w sztafecie w zawodach podczas święta klubów robotniczych. Uzyskał doskonały wynik i zmienił dyscyplinę. Jego wielka kariera rozpoczęła się po przejściu do warszawianki. Nie zakwalifikował się wprawdzie na igrzyska w Amsterdamie, ale trafił pod opiekę estońskiego trenera kadry narodowej Aleksandra Klumberga. Tuż przed igrzyskami w Los Angeles poprawił jeszcze 2 rekordy świata na 3000 metrów i na 4 mile, by na igrzyskach wywalczyć złoto na 10 km. Później pojawiły się kłopoty zdrowotne. Jeszcze w 1934 roku został wicemistrzem Europy na 5000 metrów, ale na igrzyska do Berlina pojechał już tylko jako doradca i dziennikarz. Ciągle odnawiająca się kontuzja kolana doprowadziła do tego, iż w roku 1936 konieczne było usunięcie zwyrodniałej łąkotki. Po operacji Kusociński próbował jeszcze startować. Ku zaskoczeniu wielu w 1939 roku poprawił nawet dwukrotnie rekord Polski na 5000 metrów. Niestety dalsze plany sportowe przerwała wojna. Po jej rozpoczęciu walczył w obronie Warszawy. Od 23 listopada 1939 roku pracował jako kelner w gospodzie Karczma pod Kogutem. Był członkiem konspiracyjnej organizacji wojskowej Wilki. 28 marca 1940 roku zatrzymało go gestapo. Niespełna 3 miesiące później został rozstrzelany podczas masowej egzekucji w Palmirach.